Cześć, tutaj Marek Solony Celka. Witam w kolejnym unboxingu, czyli odpudełkowaniu. W tym odcinku mamy przesyłkę ze sklepu Odłukiego, co widać po dodatku, czyli kartach do minicywilizacji, które są zawsze za darmo dodawane do sklepu wych zakupów. A w środku mamy Przebiega Wielbłądy, gra klasyk, na którą od dawna sobie już ostrzę zęby i w końcu będę miał okazję w nią zagrać. Tym bardziej, że dodatek mam już chyba od 2 lat, a jeszcze też nie miałem okazji w niego zagrać. Także co w środku? Zapraszam do stołu, przy którym za to zobaczymy. Także zobaczmy, co ta wielokrotnie nagrodzona gra ma w środku, w pudełku. Tutaj już przedzieramy się przez zewnętrzną folię. Gra jest ciekawa, bo jest od 2 do 8 osób. Jest jakaś tam licytacja w system wprowadzony. Od 8 lat, więc można już z młodymi graczami naprawdę w nią grać. I wcale nie trwa długo, bo 20-30 minut. Do tego składamy sobie piramidę w środku, z której będą leciały kości. To jest właśnie piramida, o której wspominałem. Tu mam jakieś oczywiście żetony. Krótka instrukcja, naprawdę krótka, bo ma zaledwie 4 strony. Dużo obrazków, z czego nawet złożenie piramidy. Do tego plansza. Niestandardowa, bo nie kwadratowa, a prostokątna. Duże wielbłądy, które biorą udział w wyścigu. Kości do rzucania, o ile przesunęły się wielbłądy. To są gumki do piramidy. To są zawsze mile widziane przez graczy folie. A to są karty, w których mamy jakieś postaci tych różnych ludzi, którzy mogą obstawiać, oraz kasę. 10, 20. No i samym pudełku też w sobie ma klimacik, bo chyba na nim można rozkładać, chociaż nie wiem. No jest takie miejsce, że ta piramida się zmieści tu albo tu. Tak czy siak, gra jest bardzo ładnie wydana, ma fajne elementy. Podobno jest bardzo, bardzo przyjemna. Tyle na razie wiem po rozpakowaniu. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!